Co to jest kartej? Miał szczęście, o. Póki mu, że powtarzano. Pierwszy się ale słabo Mateja. Miejsca chyba specjalnie nie potrafił. Był 35 po pierwszej serii. Zakoczęcie. Do połowa. Teraz chyba krócej nawet. Tak, no 2 metry krócej, na czwartym miejscu jest Mateja, wyprzedza Goldbergera i tutaj wynik sportowy, to do dobrego humoru nie ma, bo jest dopiero na 12 miejscu za skupieniem. A teraz Kloik. Morgan Kloik, ładnie, najładniejszy skok na pewno drugiej serii. Były mistrz świata juniorów, Austriak. 21-letni z Bad Mitterdorf, teraz 97,5 metra. Nie przekroczył setki, ale to był najdalszy skok jak dotąd z drugiej serii. I oczywiście Lloyd obejmie prowadzenie. Też niezadowolony z siebie, no ale rzadko kiedy troszkowie są z siebie zadowoleni, tylko wtedy kiedy skaczą naprawdę bardzo, bardzo daleko, kiedy ręce same składają się do prac. Ale Lloyd, który na pierwszym miejscu ze sporą przewagą nad tymi, którzy skakali przed nim. Martin Helba, kolejny z Austriaków. Niezły los. To jest ten moment decydujący, jakby złożenie zawodnika na rozbiegu. To jest bardzo ważne, potem ten moment wyjścia z progu, wyrzucenia bioder, przejścia do pozycji tej już w locie. Dzisiaj miałem okazję na ten temat dość długo rozmawiać z panem Ryszardem Witkę, który był uprzejmy do mnie zatelefonować, naszym świetnym skoczkiem narciarskim, który kiedyś z Józefem przybyło i z innymi Polakami, no już to było dość dawno, młodym ludziom trzeba powiedzieć, że było to no, już ponad 30 lat temu, kiedy właśnie Józef przybyła, Ryszard Witkę, Andrzej Stolk, wielu innych zawodników należało do światowej czołówki, kiedy oni tutaj odbywali pierwszoplanowe właściwie role również w turnieju Szereg Skoczy. Przybyła na trzecim miejscu w roku. Był rekordzistą skoczni, a teraz mieliśmy ładny skok, no i jakiego Kataj. No, ten zawodnik oczywiście zdążył nas przyzwyczaić do swoich bardzo ładnych produktów. Na nabu on oczywiście zadowolony. Kataj w czołówce pewnie dzisiejszego konkursu nie będzie, bo za dużo stracił w pierwszej serii. Ale oczywiście obejmuje prowadzenie, skoczył 111,5 metra, więc dokładnie tyle samo, co Adam Małysz w pierwszej serii. I rzecz jasna, no jaki Kasai, świetny przecież zawodnik, który tutaj no, do tej pory prowadził i to chyba nie będzie, mam nadzieję, nie prowadził, bo na razie licząc 2,5 konkursu serię pierwszą prowadzenie objął Adam Małysz, ale tuż właśnie przed Japończykiem. No jaki Kasai, ładny, bardzo ładny skok na 11,5 metra, no skok, którego i on się cieszył. 211,6 punktu, olbrzymia przewaga w tej chwili nad drugim Lloydem, który ma prawie 35 punktów, nie 32 numerem startowym. Angel Giekle, 29-letni reprezentant Niemiec w Trzonach. A więc Kasai, drugi w obrotowie, pierwszy z Garmisch-Partenkirchen. Tutaj prawdzie w tej ścisłej czołówce na podium raczej nie będzie, ale nie daje za wygraną. On wie, że musi walczyć. Jeden nieudany skok, czy mniej udany może skok, jeszcze o niczym nie przesądza. On chce walczyć z naszym Adamem Małyszem, z Martinem Schmidtem, z innymi skoczkami, z Janem Ahonenem o zwycięstwo w tym turnieju, bo jest zawsze o co walczyć. I materialnie również, a przede wszystkim o sportowy sens. Zawsze dobre nagrody w turnieju Czterech Skoczni. I tym razem na zwycięstwo całego turnieju czeka Audi A4.
16 w piekle, 89,5 metra, słabiej niż w pierwszej serii. To jeden z nielicznych zawodników, którzy skoczyli słabiej niż w pierwszej serii. Wszyscy poprawiają swoje rezultaty. Martin Schmidt rozpamiętuje, myśla jak gdyby skacze, przygotowuje się psychicznie do tej drugiej serii. Lider Pucharu Świata. Na trzecim miejscu jest Zakartaj i za Małyszem po dwóch konkursach studiów szeregów. Oni nie minę na rozbiegu. No, to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Myślę, że ten chłopak się pozbierał po kilku latach. On był gwiazdą absolutnie pierwszej wielkości przed 9 sezonami. Jemu chyba najmniej zabrakło do tego wielkiego szlema. Tutaj na turnieju czterech skoczni, bowiem w 3 konkursach przed 9 laty był pierwszy, a w jednym drugi. Przypomnę, że w prawie 50-letniej historii turnieju czterech skoczni nie udało się jeszcze nikomu wygrać wszystkich 4 konkursów. No i oczywiście w tym roku będzie podobnie. Przecież w pierwszym konkursie wypłował Schmidt, a w drugim Kasali. Najbliższy tego wielkiego szlema był, ale to było już bardzo dawno temu, 28 lat temu, świetny Japończyk Kasaya, który zdawało się nie miał absolutnie wówczas równych sobie. Po 3 zwycięstwach turnieju czterech skoczni został wówczas odwołany do Japonii, żeby spokojnie przygotowywać się do 2 złotych medali. Adam Małysz, już tutaj podskakujący, przygotowujący się do swojego drugiego skoku, rozgrzewający się. Ale wracajmy do tego, co dzieje się dzisiaj, 4 stycznia 2001 roku na skoczni w Innsbrucku. W 3 konkursie dorocznego turnieju czterech skoczni znakomity Andreas Pitzelsen, znakomity przed rokiem, w tym roku słabszy, ale w tym skoku przypomniał o sobie Wicel. To jest jednak duża klasa. W zeszłym roku on był triumfatorem turnieju. Tutaj w Innsbrucku wygrał nie tylko Innsbruck, wygrał wcześniej Partenkirchen, wygrał Bischofshofen, wygrał cały turniej. O metr skoczył Wittelski. I jest na drugim miejscu zanowi jak i Kastali, ale z dużą, dużą pracą. Zatem zbliżamy się powoli do najlepszych po pierwszej serii. Kolejny Austriak, Stefan Korngatter, i będziemy mieli półmetek tej serii finałowej. Bo Korngatter był 16, jak widzimy informację na ekranie, 16 po pierwszej serii. Zatem Stefan Korngatter, 31-letni zawodnik Bergl. Weteran spocznie, można powiedzieć. To już chyba 13 czy 14 lat turnieju czterech skoczni. Korngatter. Przed rokiem 8 w tym konkursie, 2 lata temu 5. No, ciągle w niezłej, dobrej formie. Na tyle dobrej, by być czołowym zawodnikiem reprezentacji Alojza Lindbergera. No i teraz wychodzi na drugie miejsce przez swojego kolegę Michelsa. Zatem klasyfikacja Kasali po tym przepięknym skoku. 111, o, widzimy ją zresztą, 111,5 metra w drugiej serii, dokładnie tyle samo ile Adam Małysz w serii pierwszej. Przed Austriakami, trójka Austriaków za Japończykiem. Korngatter, Michels, no i nawet 4, bo Michelsa, a potem to jest. Ładny skok Wiktor Leinera. Myślę, że tych ładnych skoków będziemy teraz więcej oglądać. Już Leinen 15 po pierwszej serii. Ładne lądowanie, no tak jak większość tych skoków. Znaczy tam było oczywiście pewne zachnięcia w locie, sędziowie troszkę odbili, bo 2,5 punktu.